Siemanko, z tej strony Koli, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. No jak widzicie, widzimy się na gospodarstwie, w sumie to standardowo, ale dzisiejszy odcinek nie będzie taki zwykły, ponieważ miałem dla was do przekazania właśnie pewną informację, którą ukrywałem przed wami, no około półtora tygodnia, może dwa tygodnie. Słuchajcie, kupiłem coś, o czym się wam nie chwaliłem i właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym wam to pokazać, bo mam w sumie nagranego całego vloga, jak przyjeżdża do mnie pewna osoba i z tą pewną osobą jedziemy gdzieś, coś tam kupuję i po prostu to zobaczycie, tak? Czyli za chwileczkę będzie nagranie sprzed półtora tygodnia, no nie wiem, dwa tygodnie około, nie? Właśnie nagrywałem wtedy tego vloga z całego właśnie tego przedsięwzięcia, że kupowałem właśnie no to coś, co zobaczycie, tak? To coś, co zobaczycie, ale gwarantuję wam, że się nie spodziewacie, znaczy może się już w sumie spodziewacie pewnie po miniaturce albo po tytule w sumie. No ale dobra, no trudno, nie będę wam zdradzał, to sobie zobaczycie, możliwe, że już wiecie, bo pewnie tytuł jest taki albo miniaturka, także tutaj za dużo wam pewnie nie zdradzę, ale co, nie będę przedłużał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem, wpadnijcie na mojego Instagrama, słuchajcie, łapeczka w górę i subskrypcja na kanale musi być, bo naprawdę, to co kupiłem, no to jest dla mnie naprawdę bardzo fajna rzecz, bo to będzie po prostu, no, używane w odcinkach, ale też, no, ogólnie w prywatnym życiu, tak, tutaj w prywatnym życiu, także widzowie, co? Zostawcie jeszcze raz łapeczkę, proszę was o to, przepraszam, że tak proszę o to, bo tak troszeczkę niegrzecznie, ale jeżeli wy byście nagrali odcinek, ja bym do was szedł na odcinek, to na pewno bym wam zostawił, tak, na 100%, no bo po prostu z czystej życzliwości bym wam łapeczkę w górę zostawił, subskrypcję też bym wam zostawił, dla mnie to by nie był problem, ale na Instagrama też możecie wejść i zaobserwować, TikTok i Discord, jest wszystko w opisie, także zapraszam, a ja zapraszam was właśnie na odcinek, w którym tą rzecz kupowałem, także zapraszam do oglądania. Siemanko, słuchajcie, witam was w dzisiejszym vlogu, ogólnie nagrywam tego vloga, ale wy go będziecie widzieć troszeczkę później, znaczy no w sumie widzicie teraz, kiedy go publikuję, ale od razu dla was tego vloga nie opublikuję, tak bardziej na zapas, bo chciałbym to troszeczkę w tajemnicy zatrzymać, co dzisiaj właśnie się będzie, co dzisiaj się właśnie wydarzy. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie taką osobistość jak Mirosław Mirek, bezdomny, którego przygarnąłem kiedyś tutaj, który później narobił troszeczkę kłopotów, aczkolwiek później się z nim pogodziłem, bo on też pomagał właśnie na budowie mojego tego domu. No ale to taka dłuższa historia, jak ktoś ogląda odcinki na bieżąco, to na pewno o tym wie. Słuchajcie, Mirek do mnie za niedługo ma przyjechać, bo będę od niego coś kupować. Co? No to nie wiem, czy wam mogę jeszcze zdradzić, bo właśnie, no nie wiem, zobaczymy. No zaraz zobaczycie właśnie tam na miejscu, ale to jest coś, co jest coś fajnego, nie? To jest coś fajnego, także ja czekam na Mirka, właśnie dzwoniłem do niego, że on za niedługo pewnie tutaj u mnie będzie. No i pojedziemy w tamto miejsce, tak? Ja sobie pewnie pojadę ogóreczkiem, może ogóreczkiem, bo w BMC tam nie mam tego, nie mam paliwa, więc pojedziemy sobie ogóreczkiem. Zeter sobie stoi, dwukółeczka. Chociaż w sumie może bym quadem pojeździł, tylko że quad, problem taki, że on tablicy nie ma, a ogóreczek ma jakąś tablicę z Niemiec, bo wiadomo, on nie jest zarejestrowany, ale to nic, czekam na tego Mirka, no i będziemy po prostu jechać. Kurde, powiem wam szczerze, nie mogłem się doczekać właśnie z tym, bo już ugadywałem to jakiś czas temu. O, właśnie jest. Kogo my tu mamy? Słynny Mirek. Przyjechał, dawno go nie było na odcinkach, widzowie. Cześć Mirek! Cześć! Witam! O, skurwesy! troszkę walnąłem! Jak tam zdróweczku u ciebie? W porządku, u ciebie? Wszystko umie, gra jak należy. Słuchaj, wejdź może, wejdź. Przeskoczyć przez płot, czy ci otworzyć? Wejdź tutaj, ja. O, skurwesy! Trochę w poloneza walnęło. Dobra, cho Mirek! Nie, zostaw, ja przejdę sam. Dobra, to dawaj. I bryk. Chodź Mirek, kurczę, żeśmy się dawno nie widzieli, musimy chwilkę pogadać zanim pojedziemy. No. Co tam słychać, jakąś robotkę teraz masz może? Mam. Mieszkanie socjalne dostałem. Co ty mówisz? No. O proszę, to troszeczkę ci się powodzi, co? No. Kurczę, tak. Widzisz, a niedawno jeszcze miałeś problemy takie, że tu nie miałeś dachu nad głową i tak dalej, a teraz już... Miałem. Przepraszam, nie powinienem może ci wspominać o tym. Nie, to bardzo dobrze. Wszystko dobrze? No, tak. No, i, ale... No. I tu działkę dostałem właśnie w spadku po wujku Władku. Po wujku Władku, tak?
Tak. No i bardzo dobrze. No słuchaj, ważne, by tobie się powodziło. Ważne, by tobie się powodziło. Mam nadzieję, że teraz już wszystko Dziękuję. tam jakoś życie się układa. Tak, wszystko w porządku. Życie się jakoś układa. Tam mówi, że robotę masz jakoś, nie? Jakoś tam robotę. Mam. Kobietę znalazłem. No co ty mówisz? No. No nie mów. No, naprawdę. A co, fajna jakaś? No. Nie, bo ostatnio ciebie widziałem, to kurde, nie tego. No nic nie mówiłeś o tym. No, ładna? To wiesz, ładna to jakaś? Widzieli, to pod sklepem. Ładna jakaś? Tak, tak. Tak? A to coś tak jakoś nieprzekonująco. Ważne, że kobieta. A, no ta, potwór nie potwór, ważne, żeby miał, no. Ty, Mirek, się znasz na rzeczy, ja patrzę, kurczę, pieczone. No jak? Nie, no to jakbyś dobrze. Tyle lat co ja, żeby też byś się znał. No, muszę trochę sobą poprzebywać, to się trochę no. na życiu poznam, no. Słuchaj, to no. co, ruszamy tam? Możemy jechać na to działeczkę, zobaczyć. Ze mną jedziesz? Wiesz co, ja może bym swoim pojechał, kurczę, to... No dobra. To prowadź, dobra? Doprowadź. Okej, okay, dobra. Dobra. Dobra, widzowie, to jedziemy za mną. No. A poloneza kto pomaluje? Ja sprayem mogę pomalować. Dobra. Widzicie, widzowie, kurczę, no Mirek już na nogi stanął, tak? Troszeczkę tam miał problemów w życiu, wiadomo, bezdomny był przez jakiś czas. Coś tam w życiu mu się nie układało, ale już jest wszystko gita, już bramy to już nie otworzył, muszę sobie otworzyć, może odjedzie kawałek, to otworzę. No i jedziemy tam właśnie tam na działkę do Mirka. Coś tam kupimy, widzowie, na tej działeczce. Dobra, cyk. O, zgasł chyba mój, zgasł. O, fiu, fiu. Czekajcie, ja sobie może bramę, o nie zamknę. O, Mirek, coś szwankuje. Coś szwankuje. I cyk. Dobra, jedziemy? No, jedziemy. O, trochę, kurde, coś Mirek ma problemy. Dobra, czekajcie, ja szybko bramę wyjdę, zamknę. Żeby tu, wiecie, żadne łobuzerstwo nie przychodziło. Dobra. Cyk. Dobra, siadamy i jedziemy. Jedziemy za Mirem. O, jedzie. Jest gaz? Nie, jest gaz. Jedziemy. Kurde, nie wiem dokładnie, gdzie to jest. On mówił, że to jest dosyć kawałek drogi. Taki troszeczkę, no troszeczkę trzeba jechać. Więc nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Nie wiem dokładnie, gdzie to miejsce, ale mówił, że no kawałek trzeba się przejechać. Dawno pewnie w tych okolicach nie byłem. Ogólnie co, widzowie, co mogę powiedzieć? No zostawcie łapkę w górę, bo nie wspominałem chyba o tym. Chociaż może wspominałem, bo ja tam będę później jeszcze dogrywał na początek filmu taką wstawkę, ale to później jak już będę po prostu ten film wstawiał, bo to trochę będzie ten filmik na dysku leżał, ale to nie szkodzi. Jak to widzicie, no to znaczy, że już film jest opublikowany. No i tyle, W ogóle jestem ciekawy waszej reakcji na to. Na to, co kupi. O, tu trzeba skręcić. W ogóle jestem. O, skurwesyn, ale tutaj Mirek zasuwa. Jestem ciekawy strasznie waszej reakcji na to, właśnie co kupię. No i też jestem ciekawy reakcji Dziejusia i Janiny, właśnie jak oni zareagują na to. Będę musiał też im to pokazać. Myślę, że to będzie takie fajne. No, fajna taka rzecz, nie? Fajna taka rzecz. No, już nie będę wam mówił, zaraz jeszcze sami zobaczycie. Kurde, ten Poloneza Mirek, to powiem wam szczerze, że jakoś szybko nie zasuwa. Myślałem, że. Ale to wiecie, to już jest stary sprzęt. Chociaż. Ten ogóreczek też, kurde, jest stary, nie? A w miarę dobrze idzie. To w ogóle ten samochód, jak ktoś dobrze pamięta, to już bardzo dawno temu z Dziusiem pojechaliśmy na ryby i tam właśnie ten samochód w krzakach znaleźliśmy. No i postanowiliśmy, że to jest taki niczyj samochód, no to sobie go przygarnęliśmy, nie? No i w ten sposób właśnie mam tego ogórka. Uuu, ale zasuwa. Patrzcie, jak zasuwa. Po tych dziurach pewnie go tak telepie tutaj. Kurde, jedziemy, strasznie. Kawał drogi, tu tą polną drogą trzeba jechać. Gdzie on to działkę ma? No cholery. Zaraz się okaże. Zaraz zobaczymy. W ogóle to, widzowie, kurczę, wam powiem szczerze, że niedługo będzie trzeba zacząć prace polowe. Jeżeli chodzi o siewy, no bo tu już terminy, to już nie wiem czy nie po terminach, ale trzeba zasiać. Tam co trzeba. Bo to wiadomo, jakiś tam siewniczek ogarnąć. I ruszyć to trzeba, co trzeba, to pozasiewać. O, skurwysyn! Co żeś zrobił, Mirek? Matko Bosko, nic ja to mówię, się nie stało, to na dziurze mnie podbiło. Ja mówię, Matko Bosko, co to się stanęło? Dobra, cofnij, dobra, to i no, jedziemy. Dobra, jedziemy. Kurde.
Już Mirek raz tak w drzewo zapierdzielił, że go po szpitalach woziłem, nie wiem czy pamiętacie. No stali widzowie pamiętają. O, znowu zgas. O, Mirek mu wgas, a on mu zgas. Dobra. O kurde, już myślałem, że przydzwoni mi tu. No ale Polonezy, wiecie, to jest potężna maszyna. Ja powiem, że Polonezy na praktykach naprawiałem w szkole. Na praktykach właśnie Polonezy naprawiałem. To widzicie, to w tych czasach i ja Polonezy jeszcze naprawiałem, nie? No to tak to jest, tak to jest. Ale nie tylko Polonezy, różne tam samochody. No ale się uczyliśmy też właśnie na Polonezach. Gdzie już takich samochodów to rzadko co takie samochody się widzi, to wiecie, no jest inne trochę rozwiązanie, no stare rozwiązanie. Ja to bym wolał właśnie tak się pouczyć na tych nowszych, no ale to wiadomo, no to już szkoła tak nie zorganizuje łatwo takich nowszych samochodów, no bo to jednak jest duży wydatek. No ale ważne, że coś tam nawet na tych Polonezach, na tych starszych samochodach można się poduczyć, nie? Tutaj zobaczcie, kurczę, jakieś tutaj tego wyspy. Kurde, może to przedwojenne jakieś tu. O, widać, kurczę, fajne tereny tutaj. O, tu, kurde, ja tu chyba nigdy nie byłem, powiem wam szczerze. Nigdy nie jechałem tą trasą. Tak, no tak jak wspominam, to raczej tutaj nie byłem. Tak mi się... O, sko! O kurde! Ja... O kurde, jakiś kamień chyba na tutaj. Tak, to kamień był, tak. To kamień. Dobra, jedziemy. No, jedziemy. O, Chris, gaz. Ten Polonez, zobaczę, że na wolnych obrotach chyba dobrze nie chodzi. Trzeba mu gazu trochę dodać, żeby ruszyć. Ja wiedziałem, ale mu tu przydzwonię. Wiecie, tam ogórkowi to się nic nie stało, bo on wysoki. Tym zderzakiem się walnie, no i po wszystkim. No i zaraz tutaj gdzieś pewnie to będzie. Kurde, tu jakieś pola. Pola. Polna droga, polne drogi, widzicie, tutaj dziury straszne, no taki dojazd, daleko trzeba jechać. O, kurde, pojechał, jedziemy tu za Mirkiem, kurde, lasy, wszędzie lasy. Ale zasuwa, patrzcie, teraz górki to zasuwa, żeby się zaraz tu nie rozpędził, gdzieś nie przypikował. O, jakaś ambona na myśliwych. CVD, ho, poleciał. O, Mirek, coś gasi ci ten samochód. A przestań. Ty. No? To nie tu. Co nie tu? Ty, trzeba zawrócić. No, a to tam gdzieś było? No chyba tak, bo ja tu dawno nie był. A, no dobra, no to trzeba zawrócić. No dobra, to zawrócimy. No dobra. Widzicie, widzowie, tutaj Mirkowi się coś... potegowało i jednak to tam gdzieś było, więc musimy zawrócić. Ten Polonez gaśnie, skubany. Dobra, to zawracamy, cyk. Na raz dam radę przez te krzaki, a co tam. Jedziemy. O kurde, pod górkę to trochę. Muszę gaz do dechy dawać, wam powiem. A zobaczcie, tu wskazówki nie działają w ogórku. Wskazówki nie działają, ale to ja się tam nie przejmuję, bo ja na wskazówki nie patrzę, bo mi to niepotrzebne za bardzo. Kurde, ale tego Poloneza to szkoda, on takich dziurach. Wiecie, jeszcze górek to jest strasznie wysoki, ale Polonez to już... Oj, dostaje trochę. Miskę zaraz oberwie tutaj gdzieś i będzie po wszystkim. Dobra, jedzie. O, to tu gdzieś, zobaczcie. To tu, o, dojeżdżamy na działeczkę. Brama jakaś jest, widzę. O, fiu. Fajne w lasku. W lasku fajne. O, jest gaz. Poszedł, zgasł. On mu wgasł, on... No, a ten mu zgasł. Bramę trzeba otworzyć chyba. Valeria Vita. Może Mirek wyjdzie otworzy, no już tam nie będę wychodził. Znaczy, no kurde, on tu zaraz przypikuje we mnie. Mirek otworzy i wjedziemy sobie jak ludzie, nie? Nie będziemy tu stać. Kurie go mać. Dobra, siadaj Miras. Dobra, nie wjeżdżamy. I wjeżdżamy, widzowie, i zaraz zobaczycie to, co za... to, co kupiłem. Zaraz zobaczycie właśnie to, co kupiłem. To właśnie chciałem wam pokazać. Także, no miras. Ogień na tłoki. O, fiu. Patrzę tu, o kurde, leci mu. Zaraz, żeby tu znowu w ogórka. Dobra, i wjeżdżamy, widzowie. I zaraz zobaczycie to, co kupiłem. Tu gdzieś sobie zaparkujemy. Tutaj, cyk. Mirek, bo no, ja właśnie vloga nagrywam i tylko muszę coś dla widzów przekazać, dobra? No,
Widzowie, to jest właśnie ta działka, którą zakupiłem. To jest staw, który właśnie zakupiłem, znaczy jeszcze nie zakupiłem, jeszcze się nie dogadaliśmy. Zaraz będziemy tutaj rozmawiać o tym. Ale nie wiem, czy się spodziewaliście, ale właśnie w tym odcinku kupuję staw. Kupuję swój własny staw, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć staw, żeby mieć po prostu gdzie połowić sobie rybki. Ale nie tylko, żeby po prostu też mieć gdzie po prostu sobie posiedzieć, tak? Posiedzieć, zaprosić kogoś. Ale to też jest fajne miejsce, bo to jest fajne miejsce, bo słuchajcie, to jest miejsce w lesie tak naprawdę. I tutaj można sobie przyjechać, czy gdzieś uciec, czy coś tego, jakby trzeba uciec, to tu się ucieka. Tego miejsca nikt nie będzie po prostu znać, bo to jest w szczerym polu, w lesie, tak? I to jest właśnie to, co chciałem wam pokazać. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście. Napiszcie w komentarzu opinię. Mirek, to jest ten staw, który chciałeś mi pokazać, tak? To ten, który chciałeś kupić. Powiedz mi, Mirek, jak wygląda historia z tym stawem? Skąd ty w ogóle go masz? Przecież mówiłeś, że nie masz pieniędzy. Dostałem w spadku. No po wujku Władku. Po wujku Władku no. W spadku. Ale bo, to... Bo no. w Ameryce mieszkał. Aha. No i zmarł. No to przykra historia, ale to fajnie, że o tobie pamiętał, nie? Że ci przepisał. No. Ale co mówisz, że to jest ci niepotrzebne, tak? Dlatego chcę sprzedać. No po co mi takie coś? No w sumie racja, no jak potrzebujesz pieniędzy, no. Wiesz, tam gdzieś tam. Tu masz sobie... zobacz, tu masz dom. Znaczy. Zobacz. Tu masz kąsek, trzeba trawę ten wykąsić. No, a to w zestawie? Tu sobie wyrzucisz. Tu ławeczka. No. Tu śmietniczek. O, proszę. Kurczę, pieczę. No. Tu masz... opony. O, opony do samochodu. Tu trochę podepta, ale to nie szkodzi. Ja tu do ciągnika. Nówki sztuki, no. A tutaj to jakieś karnistry, jakieś duperelki, nie? A tu, o tu masz peryskop. Peryskop masz. O, tutaj. Elegancko. A tu maskotkę jeszcze zestawię jakoś. Ale no to nie moje. Oczy. To nie moje. No. I słuchaj. Ale chodź. No. Tu paletę ci zostawiam. Okej. Okay. Jeżeli kupisz. Mm-hmm. I kanister. Kanister, okej. Okay. Ty, bo ja tu coś zobaczyłem. No. A za przeproszenie, ma ten rower to w zestawie? A bierz go. Ej, dzięks. Dziękuję ci. No. Słuchaj, kurde, powiem ci, że naprawdę to fajnie wygląda, ja się nie spodziewałem, bo... Ja pierdzielę, na tanka jest, ty. No jest. O skurczybyk. Ale fajna wysepka, zobaczcie, tu można wędkami sobie, wędki sobie ustawić, gdzieś tu zarzucić. O, tu czekaj, pewnie. Chodź, tu. O kurde, tu grill stół stary. Stół na imprezę. Trochę śmieci. A gdy chcesz żygać, to tu do tego, do okay. Wiadra. A ten grill to działa? Ojej, nie wiem. Pewnie działa. A konewka w zestawie? A co ma nie działać, wrzucasz tego. Węgla i się pali. Okej, okay, a konewka w zestawie i ten rowerek? Wszystko to mi niepotrzebne, nic. Kurde, ale fajnie. A to, to za łódkę robiło czasami. Skurde. Młody byłem. Co, śmietnik? No dziadek mnie tu wsadzał i do wody puszczał. Powiem ci, że fajne miałeś przeżycia. No. Kurde, ale tu będzie trzeba trochę też ogarnąć. Jakiś drzewek może ponasadzać, żeby to jakoś tu ładnie wyglądało. Głęboko jest, to uważaj, zobacz. No, dobra. A brykniesz? O skurcz, o kurde! Mirek! O kurde, już myślałem, że się utopiłeś. Nie, ja umiem pływać. Ja pierdzielę. Coś nie coś potrafię. Już mnie przestraszyłeś, kurde. A tam masz kibel. O, widzę, no. No. Jak komuś się zachce, to trzeba naokoło latać tam, nie? No nie, można tak o. Mirek, się utopisz zaraz. O skurczybyk, coś nie coś potrafisz. No patrzcie, poszedł do kibla zademonstrować. Widzowie, naprawdę to fajnie wygląda. Zaraz dogadamy się też z sceną. Tu ogarniemy temaciki jakieś, nie? Kurczę, tutaj posadzimy, kurde, jakieś drzewa. Jakieś co, duperelki, żeby to jakoś fajnie wyglądało, żeby jakoś ładnie się prezentowało tam przy... koło płota. Ja bym chciał tutaj nastawiać jakiś drzew koło płota właśnie, żeby jakoś to tak fajnie odgrodzić właśnie, żeby to było takie miejsce. O, tu jest tu. A tu masz ten. No? Tu masz ten, no. Rosną patyki. Słucham? Co mam? No patyki tu rosną. Jakie patyki? No z wody. A, no tak, wodorosty, faktycznie. To pewnie rybki tu się... A są ryby w tym stawie, czy nie ma? 50 lat temu to może i były, teraz tu nie wiem. A, bo jak tu nikt nie przyjeżdżał, nikt tu nie karmił, no to w sumie może i nie być, nie? No. No, to pewnie będzie trzeba trochę zarybić. Ale to trudno się trochę pieniędzy wyda, się trochę... Do sklepu rybić. Pojedziesz, kupisz te ryby i se wpuścisz, no. No, się wpuścisz, żeby mnie... W zoologicznym.
No, wzór logicznym, no. I tyle. Kurde, ale fajnie. No. Ta tanka jest tutaj najlepsza, nie? Ona w ogóle dobrze się trzyma. O, kurczę, pieczone światełko na stolik. Pyk. Zobaczcie. Elegancko. Tu można naprawdę fajne imprezy robić, Mirek. Kiedyś cię zaproszę na imprezkę. Ej, dziękuję. No. Dobra, to przejdźmy tutaj, Mirek, może. Ej, słuchaj. Mirek, w ogóle to ile ty byś chciał za tę działkę? No ja sam nie wiem, kurczę. Taka działka to chyba ze 100 tysięcy. 100 tysięcy? No myślę, no, myślę, że tak ze 100, wiesz co, 90 ci mogę dać. Za 95 i sprzedam. 95 sprzedasz? No. No dobra. Kurde. No dobra. Wiesz co, Mirek? No dobra, za 95. Już nie, no będę, się, nie będę się tutaj targować, tak? Bo no. I tak uważam, że to jest naprawdę dobra cena, tak? Także, no. Dobra, to szufla? Szufla. Dobra, szufla. Słuchaj, tylko że taka sprawa. Przy sobie nie mam pieniędzy i nie ma problemu, żebyś do mnie po prostu przyjechał, byśmy, wiecie, wiesz, no. Byśmy pojechali, załatwili te sprawy papierkowe, żebyś mi to po prostu przepisał. No dobra, ogarniemy to kartkę, możemy zaraz wypisać, kwitek. Znaczy to wiesz, ale to ja wszystko chcę ogarnąć. Żeby było, dobra. Żeby było. Dobra. Nie wiem, gdzie to się jeździ z tym do notariusza, czy gdzie to się jeździ z takimi rzeczami? Chyba i do urzędu potem trzeba, wiesz, no gdzieś, się bujać. Gdzieś do urzędu, żeby wiesz, żeby to ogarnąć, że sprzedaję po prostu i tyle. No ale to nie będzie dużo ogarnąć, ale za 95, tak? Jesteśmy ugadani. Tak, tak. Także to już ogarniemy. No i wszystko, Mirek, kurczę, no co tutaj mówić więcej powiedzieć. To tyle, co, jedziemy? No jedziemy chyba, jedziemy. Znaczy wiesz co, no, ja to może jeszcze bym... Trochę posiedział. Albo wiesz co, przyjadę tu później, kurczę. Przyjadę tu później. Tu kurde coś tam poogarnia. Znaczy na razie to nie ma co ogarniać. Jakiś drzewek trzeba kupić, pozasadzam drzewa i będzie elegant. Dobra, to jedziemy, Mirek. Zajedzę do ciebie? Chcesz to dawaj od razu do mnie zajeć? To byśmy pojechali od razu, wiesz, gdzieś tam to załatwić i tyle bym ci pieniądze dostał, nie? Okej, dobra. No to nie będziemy się żegnać. Dobra. No, to jedziemy. Widzowie, no jak widzicie, dajcie mi po prostu znać w opisie, napiszcie hashtag staw i napiszcie też, co sądzicie o tym zakupie. 95 tysięcy, widzowie, tak wam szczerze powiem. Za taki staw, jeszcze wliczając to, że tam jest taka fajna, widzicie, tutaj wysepka, altanka, za taki staw 95 tysięcy, to są naprawdę grosze moim zdaniem, nie? Tu jest dosyć duża działka, naprawdę dosyć duża. Temu leci. O, zgas. I widzicie, to jest naprawdę bardzo duża działka, więc moim zdaniem, no moim zdaniem, słuchajcie, no tutaj 95 tysięcy to jest naprawdę bardzo mało, nie? Bardzo mało jak na taki, no taki duży po prostu, na taką dużą działkę. Więc słuchajcie widzowie, ja jadę z Mirkiem. O! No co tam? A, bramę ja zamknę! Bramę! Dobra, ja zamknę! Ja zamknę, Gostek! To już prawie moje jest, Mirek! Okej, no w sumie to jedziemy do mnie. Widzowie, dobra, ja jadę z Mirkiem do mnie. Ogarniemy tematy związane, wiecie, z zakupem. I tyle, tak? I tyle po prostu. Także, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Nie wiem, czy się spodziewaliście, wątpię raczej. Raczej byście nie obstawili, że to chodzi o taką rzecz. Więc zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję na kanale dzwoneczkiem, kto jeszcze nie ma, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Lecimy po 60 tysięcy subskrypcji, już mało zostało. Wpadnijcie na mojego Instagrama Megacolis. Wpadnijcie na kanał do Dziusia i inne linki są w opisie. Na Discorda i na TikToka. No wszystko, po prostu zajrzyjcie do opisu, nie? Tam są wszystkie linki. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się. O skurwesyn. O, Mirek, żyjesz? Pomóż mi wyjść. Czekaj. O skurczybyk, na drugą stronę poleciał. Dobra. O, ale żeś zrobił teraz. Ty, będzie trzeba klepać. Dobra, da radę to jechać jeszcze? Zobaczymy. Dobra widzowie, słuchajcie, my tu musimy ogarnąć temat. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do następnego. Na razie.